2 Battle Pass for Black Ops Cold War and Warzone is here. Look. Naga. A former warlord, this ruthless mercenary has been recruited by Perseus to run WMDs around the globe. Make the most of this lethal predator. Get your hands on some serious firepower. The Fara 83 assault rifle, fully automatic and deadly at long range. The LC-10, an SMG with killer accuracy and impressive fire rate. I cześć, mam z Aclair Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie mamy omówienie Battle Passa. Mam nadzieję, że dzisiejsze informacje wam się spodobają, ponieważ mi się one osobiście podobają, więc mam nadzieję, że i wam się spodobają. Także zostawcie łapkę w górę. No i co, zaczynamy, ponieważ w dzisiejszym filmie mamy sporo informacji na temat Battle Passa, generalnie na Battle Passie oraz na aktualizacji oraz powiedzmy tutaj dokładności zakończenia sezonu pierwszego, a co oznacza nam start oczywiście naszego sezonu drugiego. Także w dzisiejszym filmie ogólnie będzie Battle Pass. Ale gdy już oczywiście sezon wyjdzie, dzień, może dwa, po, będzie oczywiście kolejny film omawiający każdy poszczególny item w Battle Passie, lecz w tym przypadku mamy naprawdę dobry look na Battle Passa, ponieważ mamy tam wszelkie zawarte poziomy z ważnymi itemami, które otrzymamy i tak dalej, więc już możecie w sumie zacząć decydować, czy będziecie chcieli kupić, czy nie. No, rozsądną decyzją tak naprawdę jest kupić jakby za darmo, co nie, ponieważ macie prawdopodobnie kapłońce, które zaoszczędziliście w poprzednim sezonie, zdobywając, powiedzmy, punkty, które były zawarte w pierwszym sezonie w Battle Passie, także w tym przypadku ten Battle Pass wygląda coraz lepiej i tutaj od razu powiem, to taki powiedzmy podobny faktor, tak jak to było w Modern Warfare, gdzie z każdym sezonem Battle Pass był coraz lepszy. No i w tym przypadku mamy nowy format, jak zresztą widać, mamy w sumie nowy menu, który wam pokażę, bardzo zajebiście wygląda ogólnie nowe menu. Główne oraz menu multiplayer oraz menu zombie, które naprawdę fajnie nas wrzuca w klimat dżungli. Jak mamy zombie, no to mamy klimat takiego powiedzmy mrocznego eteru dżungli, a tu mamy taki multiplayer dżungla, ta właśnie z trailera. Więc no, zajebiście to wygląda, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. A więc, jak wiecie, dwie nowe bronie, tak jest, jak to widać, bo w sumie w intrze mamy Fara 83 oraz LC-10. Kilka słów o tej broni, ponieważ mamy oficjalne opisy tych broni, a więc karabin szturmowy Fara 83 będzie możliwość zdobycia tego na 15 poziomie w Battle Passie. Jeśli chodzi o neutralizację celów na odległość, niewiele karabinów szturmowych może wytrzymać funt z Fara 83. Szczycący się upłynującym zasięgiem, skutecznych obrażeń i z prędkością pocisku w porównaniu z innymi w tej klasie broni. Może zadawać niezawodne i szybkie obrażenia niemal niezarówno szybko strzelnością. Cała ta moc jest zawarta w cięższej budowie, która zmniejsza prędkość prowadzenia i powoduje silny odrzut, ale z odpowiednim osprzętem i odpowiednim operatorem. Jego celownik Fara 83 jest daleko i daleko, z którą trzeba się liczyć w starcie, na średnim i długim dystansie. Także broń wygląda porządnie, jak widać było na tym, że ma porządny recoil, a jak tutaj Activision mówi, z porządnym operatorem, graczem, no i oczywiście z odpowiednimi dodatkami, ta broń będzie się pała. Także to jest powiedzmy główna zawartość, taka wiecie, ta golden, że tak powiedzmy, ważne rzeczy, które zdobędziecie w Battle Passie, to jest właśnie 15 poziom. Przechodzimy do kolejnego ważnego poziomu. Oczywiście tak, pomiędzy tymi poziomami będziemy mieli sporo właśnie wisiorków, innych blueprintów i tak dalej. Blueprintów w ogóle jest 20, z czego 11 jest legendarnych i jedno reaktywne camo. Zaraz oczywiście do tego przejdziemy, co nie, ponieważ to jest kolejna bajka, która jest wprowadzona do tego drugiego sezonu. A więc SMG LC-10, który widzieliśmy na w sumie trailerze sezonu Battle Passa. I tu jest LC-10 SMG dostępny na 31 poziomie. Gdyby nie jego rozmiar, ze względu na jego dobrze zaokrąglony charakter, można go pomylić z karabinem szturmowym. Efektywny zasięg obrażeń, który wykracza poza typowy pistolet maszynowy, okrzyknięty celnością i niezdolną szybko strzelnością. Ten pistolet maszynowy jest standardowo wyposażony w 34 naboje w magazynku, które dają operatorom nieco większą swobodę podczas walki z wieloma celami. To wszystko łączy się z doskonałymi właściwościami obsługi, które zapewnia kompaktowy pistolet maszynowy od szybkiego celowania w czasie celowania po szybkiej prędkości ruchu na całej planszy, więc tak, SMG jest powiedzmy takie bardziej, można tak ten opis nam mówi, można go pomylić się z karabinem, ponieważ ma dobry zasięg jak na SMG, więc oczywiście będziemy miał tam jakieś wiadomo z tym minusy, więc wow, te dwie bronie kozacko, co nie? Kozacko brzmią. No i co? Przechodzimy dalej. Tak jest, reaktywne camo. Reaktywne camo będzie dostępne, tu tam w sumie wyślę, mam nadzieję, wyświetlę wam screenshota. Reaktywne camo będzie dosyć wysoko dostępne, ponieważ dopiero chyba tam na 90 poziomach, ale dobrze pamiętam, 90, tak. Jest to ultra reaktywny schemat broni i to jest właśnie nowość, ponieważ jak widzicie w Black Ops 4 mieliśmy ultra reaktywne kamuflaże i w tym przypadku one powracają właśnie w takiej formie, że będziecie mogli
możliwość zdobycia tego chociażby w sklepie, czy właśnie za darmo w Battle Passie. Także zajebiście, to nie jakby reaktywny kamuflaż, ten kto już w sumie gra w Black Ops 4 wie o czym mówię. I tak, ten reaktywny kamuflaż, chociażby żeby odblokować go, powiedzmy, żeby go uaktywnić w zombie, musisz na przykład zdobyć 10 zabójstw. Co nie wiem, jak w multiplayerze pewnie 10 zabójstw, a w Warzone ile będzie można to używać? Raczej nie, ponieważ jakby tutaj patrzę na to, jakby jak te reaktywne kamuflaże by wyglądały, wiecie, w Warzone, ponieważ wiecie, tam jest inna ta cała estetyka. Więc no, tak czy inaczej, ten reaktywny kamuflaż będzie właśnie zmieniał wygląd, będzie się ruszała jak tak ciemna materia, no i będzie żółty, pomarańczowy, będzie ciągle zmieniał formę, więc to fajnie wygląda podczas gry, gdy się gra z reaktywnym kamuflażem, więc to jest nasz pierwszy reaktywny kamuflaż. A więc w momencie, gdy kupicie Battle Pass, otrzymujecie w sumie na start bardzo fajne rzeczy, m.in. nowy skin, oczywiście nowego operatora Naga, otrzymujemy także nowy skin na Park, wow, oraz misja specjalna, którą oczywiście daje nam nowy kamuflaż, a raczej powiedzmy wariant tego kamuflaża podstawowego, oraz jakiś tam Safari Watch, więc jakiś tam zegarek, co nie? No do tego oczywiście sezonowy XP Boost, który za każdym razem daje nam 10%, gdy kupicie oczywiście Battle Passa, także no, to jest powiedzmy startowa rzecz, ale co możecie zrobić na setnym poziomie, jest to oczywiście tak na pierwszym, tak jak i na setnym, mamy oczywiście skin na Naga, który wygląda zajebiście, do tego właśnie otrzymujecie blueprint z tym LC10, który wygląda właśnie w ten sposób, czyli mamy taki fajny, zajebisty, zmaskowany skin na Naga, który właśnie ma dosłownie zrobioną taką koronę z łusek, wygląda zajebiście moim zdaniem i ta maska, naprawdę konkretna rzecz, no i ogólnie misje operatorów, wisiorki i tak dalej, to wszystko oczywiście będzie zawarte w poziomach, ale co jeszcze, czego nie wymieniłem, są to tak zwane Black Ops 2 Mixtape Music, tak jest. Jak pamiętacie, wraz z premierą Firebase podczas powiedzmy pół sezonu pierwszego otrzymaliśmy właśnie Mixtape Black Opsa 1 muzyki i w tym przypadku będzie podobnie, ponieważ otrzymujemy tym razem Black Opsa 2, a więc zabieramy się do roku 2025, oczywiście Black Ops był umiejscowiony w tych latach i słuchamy bardzo fajnej muzyki, ponieważ będzie tam umiejscowana chociażby taka klasyczna muzyka Adrenalin z Black Opsa 2, czy to chociażby z kampanii oraz generalnie z menu zombie, więc zajebiście, bardzo fajnie, że te muzyki wprowadzają, możesz je słuchać podczas menu, podczas gry i tak dalej, bardzo fajnie. Oraz do tego będą jeszcze dwa inne bundle, a i ta muzyka będzie do zdobycia na 64 poziomie, więc powiedzmy w połowie. Do tego jeszcze będzie pop oraz rock i tutaj mamy na 72 pop, a na 94 rock. Oczywiście zostawiam link w opisie, tam możecie sobie przeczytać dokładnie co będzie w tych powiedzmy w tym popie oraz w roku, raczej powiedzmy ja tych muzyk zbytnio nie będę puszczać, ponieważ jako content creator na YouTubie na to zbytnio bym dostał prawa autorskie za to, więc nie bardzo, ale wciąż ludzi to jest oczywiście bardzo fajna muzyka, ponieważ mamy klasyczny pop oraz klasyczny rock, tak jak w sumie to było w pierwszym sezonie, gdzie mieliśmy takie bundle właśnie zawierające nasze klasyczne muzyki. Więc przypominam, że wraz ze startem sezonu, czyli jutro, wychodzi na to, że jutro o 6 się rano zaczyna, ponieważ za 21 godzin przynajmniej w Cold War jest zakończenie sezonu pierwszego, co znaczy, że o 6/7 rano będziemy mieli start sezonu, jakby wiecie, już będziemy mogli grać, będzie pewnie jakiś taki refresh, ponieważ jak wiecie, dziś był update, dziś możecie już pobrać od rana, mogliście go pobrać i on zajmuje generalnie na PS5 zajmuje 19 giga. I to jest update 1.12. Oczywiście jakby to już wszelkie pasztomce będziemy coverować, wszelkie powiedzmy zmiany takie ważniejsze. No i na Xboxie nie wiem ile ważył, dajcie znać, jeżeli gracie na Xboxie w komentarzach oraz na PC, jeżeli są tutaj ludzie, dajcie znać ile ważył dla innych ludzi. No i w sumie to tyle. A, jeszcze tak. Przypominam właśnie, że jest darmowy week za darmo i to dotyczy oczywiście zombie oraz multiplayer. Dosłownie wraz z sezon się zaczyna, mamy darmowy weekend, czyli każdy może zagrać, każdy na świecie, wystarczy, że masz konsolę i grasz, co nie wiem, jakby nie potrzebujesz żadnych innych takich subskrypcji i tak dalej, aby grać online. Po prostu możesz grać za darmo multiplayer, tam specyficzne playlisty będą oraz zombie. Dotyczy to oczywiście najnowszego trybu Outbreak, który każdy będzie doświadczał i do tego w sumie nasz Onslaught i ogólnie zombie, co nie? Więc bardzo fajnie i to będzie trwało od 20, czyli od jutra, od rozpoczęcia się sezonu do 4 marca. Także ja oczywiście zapraszam jutro na streama i przypominam jeszcze kolejne rzeczy, Double X, to jest bardzo ważne. Double X na broń oraz Double X na postać zaczyna się także jutro i trwa w tym przypadku od 25 do 1 marca. Także sporo grindu, sporo przed nami, bardzo fajnego kontentu, mam nadzieję, że oczywiście wam się to wszystko spodoba, ponieważ ja jestem hypowany jak na razie, no i czekam ostatnie 20 godzin. No chyba żartujecie, że skończę film bez gadania Maxis, co nie? Ponieważ Maxis jest nowa operatorka w sumie i daj nam znać, co jak z nią, ponieważ tak jest, ona będzie dostępna dopiero w drugim tygodniu sezonu drugiego i będzie w sklepie za podobno 2-400 cut pointsów, z czego no nie ma co się spodziewać, najdroższy operator, powiedzmy najlepszy operator chyba jaki będzie w grze, powiedzmy ulubiony przez oczywiście zombie graczy. No i w tym przypadku będziemy mieli Maxis operator, kolejny reaktywny kamuflaż, który się nazywa Z74U. Kolejna rzecz w sklepie, powiedzmy w tym bundle, który będzie dostępny, będzie to neutralizacja shotgun i to jest oczywiście wykończenie, animacja jakby w multiplayer oraz dwa animowane emblemy.
diamanty, dwa animowane wizytówki oraz dwie naklejki, wisiorek i wisiorek to w ogóle taki fajny, bo nawiązanie oczywiście do zombie jest, jest to królik ze skrzynki, który powiedzmy jest w skrzynce, gdy nie utrzymacie broni, więc to jest bardzo fajne nawiązanie. I tak, to jest cały Maxis, który będzie dostępny w drugim tygodniu sezonu drugiego, także przygotujcie go do pojęcy. No i co? A i ostatnia rzecz, będzie taka podobno nowa funkcja wprowadzona, Bundle Locker w sezonie drugim, jest to powiedzmy taki tak zwany quick equip, czyli szybko ubierz, tutaj tłumacząc na polskie. To jest ogólnie szafka z waszymi skinami i operatorami, które kupiłeś w sklepie, czyli wszelkie inne skiny, czy printy i tak dalej. Wszystko co kupiłeś w sklepie będzie zawarte właśnie w tym menu i będziesz mógł sobie zawsze pójść do tej sekcji i założyć to szybko, ponieważ jakby szukanie między tymi wszystkimi brońmi i tak dalej, co kupiłeś, a co nie i tak dalej, zwłaszcza jak ktoś dużo kupuje, no to trochę może to się wszystko poplątać, także będzie specjalna sekcja dla rzeczy, które kupiłeś, abyś mógł sobie to ubrać. Także no, zajebiście. No i dobra, dajcie znać jak wam się podobał dzisiejszy film, oczywiście zostawcie łapkę w górę, bardzo mi dużo pomożecie, a oczywiście zajmie wam tylko to jedną głupią sekundę, no i powiedzmy wynagrodzicie mi ten spędzony czas, aby zrobić ten film, także dzięki. Oraz subskrybuj kanał, dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszelkimi informacjami związanymi w gamingu oraz generalnie w Call of Duty, także dzięki. No i co, do usłyszenia w livestreamie, slash kolejnych filmach, na razie, Makler out. Plus get up to 100 tiers of killer content, including charms, stickers, and other customized gear. No matter where you go, no matter who, or what you fight. Earn and unlock the best gear in Black Ops, Cold War, and Warzone. Do this right, and it'll be a mission your enemies will never forget. The jungle is calling with the Season 2 Battle Pass.